Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu. Od razu widzimy z pierwszego ekranu, że będzie to forma prezentacji. Zacznę od uzasadnienia, dlaczego przerywam moją serię o Izraelu, bo byłem w niej od dłuższego czasu i będę nadal kontynuował. Jeremiasza 30 rozdział, 1, 2 i 3. Ta przerwa wynika z faktu, że na życzenie zboru bydgoskiego musiałem stworzyć ten temat, dwa etapy zbawienia. Tam zostało to przedstawione w formie skróconej, tylko w jednym wykładzie, w jednym temacie. Z powodu obfitości materiału, który chciałem tutaj pokazać, nie mogłem tam pokazać wszystkiego, dlatego też dzisiaj w naszym zborze zwykle wszystkie wykłady, które tworzę w Chełmie, są przedstawiane jako pierwsze najczęściej, prawda? No w tym przypadku będzie w drugiej kolejności, w Bydgoszczy był najpierw przedstawiony, ale była to jego wersja skrócona. Wobec tego w tej wersji pełnej będzie i tak nadal z Chełma po raz pierwszy przedstawiony właśnie dzisiaj w tej chwili. Za tydzień będzie druga część, czyli dzisiaj pierwszy etap tego zbawienia, jak widzimy z tytułu, a za tydzień drugi etap tego zbawienia, chociaż jeszcze może nie wiemy, co to za etapy. Więc może słowo usprawiedliwienia tego tytułu, dwa etapy zbawienia. Często nam się może to kojarzyć z dwoma dniami albo wiekami zbawienia w tym życiu, tak zwanym wieku Ewangelii i po zmartwychwstaniu dla ludzkości wieku tysiąclecia. Ale nie o tym ja chcę mówić. Ja chcę mówić o dwóch różnych okresach, w których jest zbawiany, są zbawiani ludzie, niewielka garstka w tym życiu, tylko ci, którzy reagują na Jezusa i do Niego przychodzą, jest to poniżej na pewno 1% nie tylko ludzkości, ale i tego chrześcijaństwa, które tak naprawdę wchodzi na to zbawienie w tym życiu. Natomiast znaczna większość dopiero po zmartwychwstaniu zacznie to zbawienie mieć. Ale nie o tym mówimy. Dwa etapy zbawienia dotyczą tego obecnego wieku. Uznałem, że temat jest dlatego ważny, że bardzo wielu chrześcijan uważa, że zbawienie do życia wiecznego, na którym wszystkim nam zależy, można uzyskać na podstawie wersetów, które wcale nie mówią o zbawieniu do życia wiecznego. Ponieważ Biblia mówi o zbawieniu, albo o naszym Panu jako Zbawicielu, albo używa czasownika zbawiać i ma na myśli albo pierwszy etap zbawienia, albo drugi. Wobec tego, czyli jeden jeszcze nie jest do życia wiecznego, ten drugi jest dopiero do życia wiecznego. A bardzo często różne wersety biblijne, które mówią o pierwszym etapie, nie do życia wiecznego, tylko do czegoś innego, albo z czegoś innego, dzisiaj o tym powiemy, są brane jako wersety mówiące o zbawieniu do życia wiecznego. I niektórzy na podstawie ich treści mogą się cieszyć przedwcześnie, że już mają zbawienie do życia wiecznego, bo spełnili warunki tego wersetu. O tym będziemy właśnie mówili w tych dwóch etapach zbawienia. Będzie to duża ilość wersetów, tak około 10 na pierwszy etap i drugiej części około 10 na drugi etap zbawienia i pojawi się ich bardzo, bardzo wiele i myślę, że wszyscy nabiorą przekonania, że rzeczywiście Biblia używa terminu zbawienia w dwóch różnych znaczeniach. I można być zbawionym w znaczeniu pierwszym i się cieszyć, że to już jest to do życia wiecznego, a tak wcale nie jest. Tyle tytułem wstępu i małego streszczenia, tak, tego, o czym będziemy mówili dzisiaj i za tydzień w części drugiej. Wszyscy chrześcijanie uważają Jezusa za Zbawiciela i słusznie, a znaczna większość chrześcijan uważa dodatkowo, że jeśli się w Niego uwierzy, jeśli uzna się Go za swojego Zbawiciela, to jest się zbawionym i to od razu do życia wiecznego. Bo, argumentacja jest jaka? Zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Wobec tego ja sobie tak nie zasłużę niczym na zbawienie. Wystarczy tylko, że przyjmę serce mojego Zbawiciela, uznam go za takiego i już mam zbawienie, no z łaski, bo przecież to jest z łaski. I to też jest prawda, zbawienie jest z łaski. Też powiemy o tym dzisiaj, na czym polega zbawienie z łaski, a mimo to nie tak wcale łatwo o to zbawienie uzyskać z łaski. Więc pytania, czy rzeczywiście wystarczy to do zbawienia do życia wiecznego? Czyli czy wystarczy uwierzyć w naszego Pana, uznać Go za swojego Zbawiciela i to wystarczy już, żeby żyć wiecznie? Czy wystarczy sama wiara, choćby była bardzo, bardzo silna? Czy nie trzeba zrobić niczego więcej? I tu się od razu na początek posiłkuję tekstem z Jakuba, którym drugą część zakończę. Ale dzisiaj tylko, żeby zwrócić uwagę na co? Na znaczenie samej wiary. Bo Jakub w swoim drugim rozdziale, swojego listu, tam wersety są w nawiasie, nie będę zwykle mówił, bo każdy może sobie przeczytać na prezentację. Także ci, którzy są z nami na Facebooku albo będą oglądać to w formie wideo, wobec tego prezentacja jest bardzo dobrze widoczna i idzie niezależnie, bezpośrednio na, że tak powiem, w świat. Zatem zobaczmy, jak Jakub o znaczeniu samej wiary się wyraża. Jaki z tego pożytek, moi bracia,
Jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? No, takie odważne pytania, prawda? Ktoś powie, pewnie, wiara zbawia wszystkich, a Jakub zadaje pytanie, no i odpowiada. Czy wiara może go zbawić? I daje argumentację, że sama wiara, samo przekonanie, samo powiedzenie, wyrażenie czegoś, to za mało. I daje argument no, z codziennego życia. Gdyby brat albo siostra nie mieli co się ubrać, brakowałaby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, najedźcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? Czyli mówi, uznasz, powiesz, zadeklarujesz, tak, ale jak nie zrobisz nic, to temu głodnemu nie pomoże. A temu zziębniętemu też nic nie pomoże. Mówi, jaki z tego pożytek? Tak i wiara. Jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Jeśli nie ma uczynków, według apostoła, wiara jest martwa w tym znaczeniu, że nic nie daje. To tak jakby jej nie było. Jeżeli ktoś wierzy tylko w ten sposób, to równie dobrze może nie wierzyć wcale. Nie ma różnicy między takim wierzącym, a człowiekiem niewierzącym. Jeden i drugi nie ma żadnej korzyści. Ten jest może krok bliżej, tylko tyle. Ale jeżeli ktoś idzie jakąś drogę, jak chciałby pojechać do Lublina, do Londynu albo do Warszawy, gdziekolwiek, i jak zrobi jakiś krok albo kilka kroków w tym kierunku, ale potem przestanie i nie zrobi nigdy więcej kolejnych, no to jaka już, można powiedzieć, strata, straciłby się tylko czas na te kilka kroków. I tak nie jesteś w Londynie, w Warszawie, w Lublinie. Tak samo jak ten, który w ogóle nie ruszył w tym kierunku. To tyle jeżeli z Jakuba, żeby pokazać, że sama wiara to za mało. A Jakub argumentuje tutaj. Niektórzy mówią, że Jakub i apostoł Paweł są w sprzeczności, bo apostoł Paweł kładzie nacisk na wiarę, na znaczenie wiary, że tak rzeczywiście jest, a Jakub nagle to jakby podważa, że ta wiara nie wystarczy, że to trzeba jakieś uczynki. Oni wcale nie są w sobie sprzeczności. Po prostu Paweł bardzo akcentuje potrzebę wiary i przyjęcia wiarą, natomiast Jakub akcentuje uczynek zrobienia czegoś, uczynek poświęcenia, żeby pójść dalej. Według Biblii, aby być zbawionym do życia wiecznego, no o tym mówimy, to nas najbardziej interesuje, nie wystarczy uwierzyć w Jezusa jako swego Zbawiciela, lecz dodatkowo trzeba coś zrobić. Trzeba zabiegać, walczyć o to zbawienie. Gdyż równie dobrze możemy być ostatecznie zbawieni do życia wiecznego, jak i niezbawieni do życia wiecznego. Nawet jeśli cały czas zachowamy wiarę w Jezusa. Zatem nie wystarczy przyjąć Jezusa sercem, wyznać go ustami i wierzyć w niego do końca życia, trzymać się do końca życia. Jeżeli tylko to zrobimy, ostatecznie zbawienia do życia wiecznego nie uzyskamy. Zbawienie do życia wiecznego składa się bowiem według Biblii z dwóch etapów. Z pokuty i wiary w Jezusa, to prowadzi do usprawiedliwienia z wiary. Zobaczmy, co nasz Pan, jak nasz Pan rozpoczynał swoją misję. To, co ogłosił według Marka 1 rozdziału. Lecz potem, gdy Jan został wtrącony do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego. I co mówił? Wypełnił się czas, przyszła właściwa chwila w boskim planie, bo ja się pojawiłem na ziemi, żeby umrzeć za rodzaj ludzki. Wobec tego rozpoczyna się zbawienie duchowego Izraela. Rozpoczyna się zbawienie do klas niebiańskich. Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. I zobaczmy, pokutujcie i uwierzcie Ewangelii. Zachęcał ich do pokutowania i uwierzenia Ewangelii, czyli wiadomo, w Niego jako Mesjasza, który przyszedł za nich umrzeć. To są pierwsze słowa i moglibyśmy takich słów wiele znaleźć w Biblii, które mówią o tej pokucie i wierze. Brat Gustaw dzisiaj będzie miał wykład na angielskim, amerykańskim Zoomie, będzie mówił o właśnie pokucie jako początku drogi chrześcijanina. I drugi etap zbawienia, ten już prowadzący ostatecznie do życia wiecznego, polega na działaniu, na czynie, w postaci poświęcenia się Bogu przez Jezusa. Czyli po tym etapie pierwszym, pokucie i wierze w Jezusa, dzięki czemu jesteśmy usprawiedliwieni na podstawie naszej wiary, Bóg oczekuje czynu, działania, tak jak Jakub mówił. No i co ci to wystarczy? Gdybyśmy tutaj chcieli Jakubowi te słowa włożyć, to Jakub mógłby powiedzieć, no i co ci przyjdzie z pokuty i wiary, jak nigdy więcej niczego nie zrobisz? Czy będziesz miał z tego jakiś pożytek? To jaki taki sam będziesz miał pożytek, jak powiesz głodnemu idź się najedz, a takiemu ziemniotemu idź się ogrzej. Ale nic mu nie pomoże, żeby się najadł i żeby się ogrzał. No to będzie to martwa, taka wiara jest martwa. To może sobie mówić tak dziesiątki lat i nigdy nic z tego nie wyjdzie. Gdyby mu to podstawić, te słowa w jego usta, to dokładnie by tak powiedział. Nic ci nie przyjdzie z pokuty i wiary w Jezusa, jeżeli nie poświęcisz się dalej Bogu.
Nie, tak, przez Jezusa, dzięki temu usprawiedliwieniu, które uzyskujesz na etapie pierwszym, na podstawie pokuty i wiary. A poświęcenie to rezygnacja z własnej woli i przyjęcie woli Boga w każdym szczególe życia. Poświęcenie to pełne posłuszeństwo Jezusowi, który obiecuje taką osobę poświęconą sobie przygotować do życia wiecznego. Oczywiście nie przez to, że ją do szkoły wyślę, takiej świeckiej, albo że nauczy go prowadzić samochód, albo gotować dobrze, tylko że podniesie jego charakter do poziomu, który do tego życia będzie się nadawał. Bo życie wieczne w boskim porządku jest dla tych, którzy mają charaktery godne, żeby to życie wieczne mieć i się nim cieszyć. Jeżeli ktoś tego poziomu charakteru nie osiągnie, to nigdy życia wiecznego także nie otrzyma. Na tym polega zbawienie do życia wiecznego. Że w etapie pierwszym usprawiedliwienia z wiary, przez pokutę i wiarę jesteśmy pozbawieni wyroku z Edenu, że za chwilę będę o tym mówił, a potem możemy przez poświęcenie się Bogu próbować zbawić się do życia wiecznego pod kierunkiem Jezusa, Boga, oddając im swoje życie. Przyjmując ich za tych, którzy naszym życiem kierują. Stąd zachęty apostolskie. Proszę was więc, bracia, zobaczmy, że pisze do braci, czyli do osób wierzących, bo na pewno niewierzących nie nazwałby braćmi. Więc pisze do wierzących, którzy jeszcze nie zrobili wszystkiego, co mogą zrobić, co powinni zrobić, bo mówi bracia, to bardzo dobrze, że jesteście po pokucie i po wierze, to są tacy bracia, on do takich braci pisze. Ale przez miłosierdzie Boże, w tym miłosierdziu Bożym właśnie jest to ta łaska usprawiedliwienia na podstawie pokuty i wiary, abyście składali wasze ciała ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest waszą rozumną służbę. Zachęca do działania. Złożenie ciała jako ofiary żywej, służba, to oddanie swojego życia Bogu i życie, całe życie w tejże służbie, w tymże poświęceniu, oddaniu Boga. Albo wezwanie z objawienia, bądź wierny aż do śmierci, ja dam ci koronę życia. Dlaczego mam być wierny aż do śmierci, żeby mieć koronę życia, skoro ja pokutowałem i uwierzyłem w Ewangelii. No i przyjąłem Jezusa, wyznałem Go i jeszcze muszę być aż do śmierci wierny? To wierny czemu? No nie tylko temu, że będziesz wierzył do końca życia w Jezusa, tylko wierny tejże służbie, ofierze żywej, którą samego siebie powinieneś zrobić i w ten sposób poświęcić swoje życie przez Jezusa Bogu, a Jezus z Bogiem doprowadzą cię do poziomu, jeżeli będziesz wierny i posłuszny do końca tego życia, do poziomu, w którym będziesz nadawał się do życia wiecznego. Do zbawienia do życia wiecznego niezbędne są obydwa etapy i to realizowane jednocześnie, bo w trakcie tego drugiego etapu, czyli w trakcie poświęcenia posłuszeństwa Jezusowi, cały czas należy stale w Niego także wierzyć. Stale należy pokutować po każdym nowym upadku, gdyż w przeciwnym razie utracimy to, co zdobyliśmy w etapie pierwszym, czyli usprawiedliwienie z wiary, bez którego, czyli bez usprawiedliwienia z wiary, nie można trwać w poświęceniu, nie można kontynuować poświęcenia tego drugiego etapu zdobywania zbawienia. To chyba logiczne, jeżeli ktoś w pierwszym etapie zdobędzie usprawiedliwienie z wiary, pokutował, uwierzył w Jezusa i jak się poświęci Bogu, przechodzi dalej do etapu drugiego, to nie może stracić tego, co uzyskał w etapie pierwszym. To tak jakby ktoś poszedł do szkoły, żeby się nauczył liter czytać, tabliczki mnożenia, przeszedł wobec tego do wyższej klasy i nagle nie umie czytać i tabliczki mnożenia. No to jak on będzie w dalszej klasie? Tak, założenie jest takie, że idziemy w górę w rozwoju jakimkolwiek, bo zdobywamy wcześniejszą wiedzę, fundamenty są kładzione i na bazie tych fundamentów jest budowana reszta rzeczy. W świeckiej wiedzy można mieć pewne braki wcześniejsze, prawda, i też jakoś ujdzie, ale nie można mieć podstawowych nawet świeckiej wiedzy. W charakterze to w ogóle nie można mieć braków, no bo trzeba jego rozwijać aż do etapu skończonego, który nadaje się do życia wiecznego. I jeszcze jedna uwaga. Bez Jezusa, poza Nim, na własną rękę, nikt nigdy nie uzyska żadnego etapu zbawienia. Próbowali tego żyć pod zakonem i nikomu się z nich nie udało. Bardzo ładnie widać to w rozmowie młodzieńca, tak, pewnego młodzieńca z naszym Panem. Oto pewien człowiek podszedł i zapytał go: nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, aby mieć życie wieczne? Jeśli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przekazań. Zapytał go, których? Na to nasz Pan: nie będziesz zabijał, co założył, kradł, mówił fałszywego świadectwa. Czci swego ojca, matkę, będziesz miłował swego bliźniego, jak samego siebie. Młody człowiek mówi: tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości, czego mi jeszcze brakuje? Bo widać, że przestrzegał, ale efektu nie ma. Na to nasz Pan mówi, i teraz zauważmy, tak, zauważmy serię czynów w odpowiedzi Jezusa. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz, rozdaj ubogim, potem przyjdź i chodź za mną. Czyny, czyny, czyny.
Najpierw skierował jego uwagę na zakon, no bo była to, jeszcze był to okres zakonu, próba uzyskania życia wiecznego przez wypełnianie zakonu. Gdy zobaczył, że ten człowiek rzeczywiście próbuje wypełniać zakon, wiadomo, że go nie wypełniał tak jak należało, ale próbował na ile mógł, ale że nie wypełniał go doskonale, nie było efektu, to nasz Pan dał mu głębszą myśl, prawda? Bo w tym idź, sprzedaj co posiadasz, to on mu powiedział o poświęceniu. To można z tego zrobić oddzielny wykład, nawet kiedyś taki wykład miałem, gdzie wszystkie te pójść, sprzedawanie, rozdawanie ubogim, potem naśladowanie, można omawiać, ładnie z tego można zrobić wykład, ale to są czyny poświęcenia. To nie chodziło naszemu Panu o literalne pozbycie się majątku i porozdawanie pieniędzy i stanie się żebrakiem, który siądzie przed płotem i będzie żebrał chleba od przechodzących lub przejeżdżających obok niego, takim dzieckiem Bożym się stanie. Tak? Nie do tego Biblia zachęca. To jest symbolicznie. Nasz Pan też symbolami często się posługiwał. Także te symbole, typy są w Starym Testamencie, ale nasz Pan nimi się posługiwał. Apostołowie nimi posługiwali się. Nasze dowody z Biblii rozpoczniemy od wyroku Boga wydanego na Adama w Edenie po jego upadku, żebyśmy wiedzieli, od czego jest to zbawienie. Mówimy pierwszy etap zbawienia, więc od czego, z czego to zbawienie? Już wiemy, że pierwszy etap to nie od razu do życia wiecznego. Wobec tego zrozummy, zobaczmy, gdzie jest problem nas, ludzi, całej ludzkości. Od czego jest zatem zbawienie w pierwszym etapie? Tam są wersety, jak widzimy, z Rzymian i pierwszej Mojżeszowej. Tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Widzimy, co podkreśliłem? Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a wszyscy zgrzeszyli. Jak to jeden zgrzeszył, a wszyscy zgrzeszyli? No bo właśnie dziedzicznie wszyscy byli w tym jednym wypróbowaniu. Rozumiemy te rzeczy, prawda, że próba w Adamie i jak Adam zgrzeszył, to dziedzicznie wszyscy w nim, czy także my, jak tu dzisiaj siedzimy i wszyscy, którzy nas ewentualnie dzisiaj słuchają, to też zgrzeszyli tam wtedy w Adamie, tym jednym człowieku. Zobaczymy, jak to wyglądało. Do Adama zaś powiedział, ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony, zjadłeś drzewo, o którym ci przykazałem, nie będziesz z niego jadł, przeklęta będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia. Ona będzie ci rodzić ciernie i oset i będziesz spożywał rośliny polne. W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, jesteś prochem i w proch się obrócisz. Kara, wyrok. Jesteś prochem za ten grzech i w proch się obrócisz. I co? No i tak może tak zostać. Chyba, że coś w swoim planie przewidzę. Chyba, że cię zbawię z tego wyroku. Już widzimy wyrok. To jest pierwszy problem ludzkości. To jest główny problem ludzkości. Główny problem ludzkości nie jest, jak to rozpocząć, jak do życia wiecznego się załapać. Główny problem ludzkości, pierwszy etap, jak wyjść z tego wyroku. Przecież widzimy, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat i wszyscy zgrzeszyli. Więc wszyscy ludzie, całe miliardy, które żyły i żyją i jeszcze się urodzą, zgrzeszyły tam wtedy w Edenie. I ten wyrok jest tylko nie na Adama, tylko na wszystkie jego dzieci, bo wszyscy się tym prochem stajemy, wszyscy się w proch obracamy. I to jest nasz główny problem ludzi tego świata. Jesteśmy pod wyrokiem pójścia w proch, do grobu i na tym się wyrok kończy. Gdyby nie było ciągu dalszego, wszyscy zostajemy w grobie po wsze czasy, zamienieni w proch. Więc dobrze byłoby, zanim będziemy mówili i marzyli o życiu wiecznym, coś z tym zrobić. Jak się z tego grobu wydostać? I tu jest pierwszy etap zbawienia. Ten jeden grzech, podkreślam, jednego człowieka z Edenu wprowadził na świat grzech, który dziedzicznie przechodzi na wszystkich ludzi, na wszystkich potomków Adama i Ewy, od narodzin skazując ich wszystkich na życie w grzechu i śmierci. Można takie przykre usłyszeć, ale gdy się wszyscy rodzimy, i jak my tutaj się dzisiaj siedzimy, starsi i młodsi, starana jest tak, gdzieś najmłodsza tutaj wśród nas, czyli ma najmniej lat, ale chociaż ma na niej lat, od samego urodzenia już jest skazana na życie w grzechu i śmierć. Nawet gdyby chciała nie grzeszyć, to jej się to nie uda. To oczywiście nie należy traktować jako usprawiedliwienie, żeby sobie folgować, prawda? Ale nawet gdyby bardzo, bardzo chciała i ktokolwiek by z nas bardzo, bardzo chciał, to mu się nie uda. To już jest w genach, już tam jest zepsute, tak można powiedzieć. Tam się już coś zepsuło w tych genach, w Edenie i te zepsute geny tylko możemy przekazywać. Nikt nie może otrzymać, nasz Pan, dlatego musiał się rodzić inaczej niż cała ludzkość, żeby nie miał zepsutych genów. Zobaczmy Jana 1,29. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Często tak sobie potocznie powtarzamy, że baranek Boży, który gładzi grzechy świata w liczbie mnogiej. Tam jest liczba pojedyncza i nieprzypadkowo. Gładzi grzech świata, jeden grzech świata i od razu całego świata, wszystkich ludzi, ten z Edenu.
To był jeden grzech, ten jeden uczynek nieposłuszeństwa, zjedzenie zakazanego owocu przez Adama. To jest ten jeden grzech. Wszystkie inne grzechy ludzkości i późniejsze Adama nie mają znaczenia. Ten jeden grzech zaważył wszystko, skazał go na proch, na wyrok śmierci. W proch miał się obrócić za karę, jako tak, w konsekwencji tego grzechu. I Jezus przychodzi, żeby zgładzić ten jeden grzech świata. To jest grzech całego świata. To nie jest tylko grzech Adama, bo w Adamie był cały świat, wszyscy byliśmy tam. Jezus przyszedł właśnie po to, by zbawić nas z tego jednego grzechu z Edenu. Po lewej stronie winowajca, po prawej stronie Zbawiciel. Przede wszystkim ten Zbawiciel zbawia z tego jednego grzechu samego Adama, no bo jest jeden za jednego. Ale automatycznie w tymże Adamie zbawia jego wszystkie dzieci, w tymże Adamie potępione. Które to dzieci Adama idą do grobu nie za swoje własne grzechy. Nie umieramy za swoje własne grzechy. To teraz może taka pociecha będzie, prawda? O, umieramy, ale nie za nasze grzechy. Czyli ponosimy konsekwencje grzechu kogoś innego. No tak, Adama. Umieramy za grzech swego praojca Adama. Rzymian, parę wersetów z Rzymian. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, pisze Paweł. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka, ma na myśli Adama, umarło wielu, czyli wielu, wszyscy, nie tylko sam Adam. Bo logicznie można byłoby wnioskować, skoro Adam zgrzeszył, niech sobie Adam umrze. Dlaczego ja mam umierać za Adama? No Paweł tu argumentuje, taki Bóg miał plan, w Adamie wypróbował ludzkość. To był świat, to był cały świat, więc to nie było, był Adam z Ewą. Stali i cały świat był tylko w nich pokazany. Jak przez upadek jednego człowieka, czyli Adama, umarło wielu, czyli wszyscy, to wielu to wszyscy, tak, nie tylko sam Adam, to daleko obfitsza okazała się dla wielu, czyli dla wszystkich, łaska Boża i dar przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I potem kontynuuje swoje wywody, bardzo logiczne, logiczny Paweł. Nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. Albowiem wyrok za jeden upadek Adama przyniósł potępienie. Ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Bo z wielu upadków wszystkich ludzi, nie tylko z jednego upadku jednego Adama. I zauważmy, jak to on argumentuje. Wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie. A dar łaski przynosi usprawiedliwienie. Czy to jest kontrast? Tam jest potępienie, a w Adamie, a w Jezusie jest usprawiedliwienie. No i dodatkowa jeszcze kwestia, że jeden upadek przyniósł potępienie, a usprawiedliwienie, ten dar, to co Jezus zrobił, usprawiedliwienie z wielu upadków. Tu oczywiście są tacy, którzy mówią, że na podstawie tego wersetu, że Jezus nie umarł za wszystkich, tylko za wielu. Ale widzimy, że ci, jak tak mówią, to zaprzeczają swojej własnej, no, że tak powiem, grzeszą przeciwko własnej logice i rozumowi, ponieważ wyraźnie argumentacja Pawła jest taka, że jeden zgrzeszył, a wielu poniosło konsekwencje tego grzechu, a nie jeden. Mówiąc wielu, tak, że umarło wielu, Paweł ma na myśli kogo? Wielu, ale nie wszystkich, czy wielu i wszystkich? Wiadomo, że ma na myśli wielu wszystkich, a nie używa terminu wszystkich, tylko wielu, żeby pokazać, że w tym jednym nie tylko jeden poniósł konsekwencje. Jeden zgrzeszył, a konsekwencje wielu poniosło. Przecież ma na myśli wszystkich. Więc potem, gdy mówi o usprawiedliwieniu wielu, to też ma na myśli tych wszystkich wielu, którzy konsekwencje grzechu Adamowego ponieśli. Więc wykorzystywanie tego wielu, że to nie dotyczy wszystkich, jest, że tak powiem, poniżej godności naśladowcy Chrystusa, żeby teraz zaargumentować, że wielu nie dotyczy wszystkich, tylko niektórych wielu, ale nie każdego. Idziemy dalej, bo to nie koniec cytatu. A zatem jak przez upadek jednego człowieka, czyli Adama, potępienie na wszystkich ludzi, już używa terminu wszystkich, mógłby powiedzieć na wielu, nie tylko na Adama, tak też przez sprawiedliwy czyn jednego, ma na myśli Jezusa, dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, czyli Adama, wielu stało się grzesznikami, znowu używa wielu, rozumiemy wszyscy, prawda, nie tylko sam Adam, tak też przez posłuszeństwo jednego, czyli Jezusa, wielu, czyli równa się wszyscy, dostąpi usprawiedliwienia, nie tylko sam Adam. Innymi słowy, Paweł argumentuje, w jednym wielu potępiono Adamie i w jednym Jezusie wielu usprawiedliwiono. I teraz, czy to wielu oznacza wszystkich? No, tylu, ile było potępionych, tylu usprawiedliwionych. Jak wielu nie oznacza wszystkich, jeśli chodzi o usprawiedliwienie, no to także nie może oznaczać, że wszyscy zostali potępieni, tylko wielu. Czyli na przykład, kto był potępiony? Kain potępiony, tak? Bo zabił brata, a Abel nie. Abel był doskonały, tak? Bo to wielu, tak? Każdy wie, że jeden i drugi umarł i żaden z nich nie miał prawa do życia już po upadku
Adama. Bo stworzenie, jeszcze jeden cytat, stworzenie, ma na myśli wszystkich ludzi, z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie, wszyscy ludzie, stworzenie ogólnie tak nazywa, zostało poddane znikomości albo marności nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, czyli Boga. Jak gdyby Boga tutaj obwinia. W nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Teraz tych wielu, tych wszystkich potomków Adama nazywa stworzeniem. I mówi, argumentuje, że oni zostali poddani marności, czyli temu umieraniu i wyrokowi z woli tego, który je poddał, Boga, bo Bóg wydał wyrok. No ale też Bóg w swoim planie przewidział odkupienie w Jezusie, więc tutaj nawet gdyby ktoś wziął to za oskarżenie przeciwko Bogu, to automatycznie Bóg jest usprawiedliwiony tym, że tych wszystkich wielu odkupił, przewidział dla nich odkupienie. To właśnie z tej kary i tylko z tej kary z Edenu Jezus zbawia wszystkich na podstawie pokuty i wiary. By skorzystać z tego zbawienia, co trzeba uczynić? Wystarczy uznać się za grzesznika. Wystarczy pożałować swoich grzechów i uwierzyć w Jezusa jako Zbawiciela z wyroku wydanego w Edenie. To jest ten pierwszy etap zbawienia. Jest to zbawienie z łaski. Wracam do tego z łaski, mówiłem, że do tego wrócę. Jest to zbawienie z łaski. Dlaczego? Bo ani Bóg nie musiał zaplanować zbawienia z tej kary śmierci dla Adama, ani Jezus nie musiał stać się Jego i naszym Zbawicielem z tejże kary, z tego wyroku. Gdyż Adam i Ewa zostali sprawiedliwie skazani na śmierć za swój grzech i tak mogłoby pozostać na zawsze. Ich życie, nasze życie mogłoby się zakończyć w grobie bez szansy na zmartwychwstanie. Ale plan Boga jest inny. Chce dać Bóg wszystkim jeszcze jedną szansę. To jest druga szansa z pewnością. To jest druga szansa i dla Adama, tego z Edenu, i dla jego wszystkich dzieci. Jest to druga szansa. Tylko, że Adam miał teoretycznie szansę wygrać. Tak? Odnieść zwycięstwo. My nie mamy nawet teoretycznej szansy na zwycięstwo, bo mamy zepsute geny. Ale on miał teoretyczną szansę. Dlatego Bóg w Jezusie odkupił Adama. I tak jak wszystkich w Adamie potępił, tak w Jezusie wszystkich z tego potępienia z Edenu chce wyprowadzić. Innymi słowy, Jezus umarł po to, by wyrok wydany na Adama mógł być cofnięty. Gdyż w przeciwnym razie ani on sam, Adam, ani wszyscy my, jako jego dzieci, nie mieli tak... W przeciwnym razie on sam i wszyscy my, jako jego dzieci, na zawsze pozostalibyśmy w grobie w stanie śmierci. Mamy w dwóch miejscach w Ewangeliach. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić, jeszcze jest czasownik zbawić, to co zginęło. A co zginęło? Tym, co zginęło, nie było życie wieczne, gdyż Bóg nie dał życia wiecznego Adamowi w akcie stworzenia, bo gdyby dał, to by je miał do dzisiaj. Lecz doskonałe życie ludzkie z szansą zachowania go na zawsze na warunku posłuszeństwa Bogu. Takie dostał, to dostał Adam. I właśnie tę szansę na utrzymanie życia w doskonałości na zawsze Adam utracił, ponieważ żeby je to życie utrzymać, miał być posłuszny. Nie był, dlatego tą szansę stracił. I właśnie to jest to, co zginęło. I właśnie to Jezus przyszedł odzyskać dla Adama i jego wszystkich dzieci. I właśnie to jest pierwszym etapem zbawienia dostępnym dla wszystkich. To jest pierwszy etap zbawienia. I Biblia w wielu miejscach, gdzie zobaczymy za chwilę te miejsca, mówi o zbawieniu, mając na myśli tylko i wyłącznie to, spod wyroku Adamowego, z tego skazania Adama i nas wszystkich na proch, ostatecznie zamienienie się w proch i pójście do ziemi, do grobu. A teraz wersety o obydwu etapach zbawienia. Oczywiście nie od dzisiaj, dzisiaj będzie tylko część pierwsza, dlatego tylko jedynka się pojawiła. Drugi zostawiam na następny raz. Sięgniemy do różnych wersetów biblijnych, gdzie pojawia się rzeczowniki zbawienie, zbawiciel albo czasownik zbawić. Zaczynamy od etapu pierwszego, zbawienia spod wyroku Adamowego z Edenu. Na pierwszy ogień pójdzie ten werset. Słowa Pawła z pierwszego Tymoteusza. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył na jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwych czasach albo we właściwych porach. Tam jest liczba mnoga, nie czasie, albo porze, tylko czasach, porach właśnie wieku Ewangelii i wieku tysiąclecia. Zauważmy kolejność procesów z wersetu czwartego. Najpierw ludzie są zbawiani, a później poznają prawdę. Widzimy werset czwarty? Który chce Bóg, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Więc pojawia się naturalne pytanie, zbawienie przed poznaniem prawdy o zbawieniu? Jakaś dziwna kolejność, prawda? Ale
Jeśli sobie wnikniemy, o czym to Paweł pisze, sprawa staje się jasna. Paweł tutaj pisze o wieku tysiąclecia i ma na myśli zbawienie spod wyroku Adamowego. Ma na myśli zdjęcie wyroku Adamowego z ludzi dzięki okupowi. Co nastąpi z chwilą wyprowadzenia ich z grobów, jeszcze zanim okażą pokutę i wiarę, inaczej nie mogliby nigdy grobów opuścić. A następnie wskazuje na poznanie przez tych wyprowadzonych z grobu ludzkość przez prawdy w celu uzyskania zbawienia do życia wiecznego. Co nie dla wszystkich zakończy się pomyślnie, uzyskanie życia wiecznego, pomimo zbawienia wszystkich spod kary z Edenu. I nawet w tym wersecie zaraz zobaczymy, że Paweł chociaż mówi, że wszyscy, Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, to wierzenie, że ostatecznie nie będą zbawieni do życia wiecznego wszyscy. I to nawet jest w tych fragmencie. Bo gdy w wersecie 4 i 6 Paweł mówi o okupie, odnosi go do wszystkich ludzi. Raz jeszcze werset 4. Nie mogę tutaj podświetlić, bo ekran nie przyjmuje moje kropki telewizyjne, więc trzeba 4 sobie znaleźć wzrokiem. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Widzimy wszyscy ludzie w 4 wersecie? Widzimy. I zobaczmy na 6. Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Widzimy wszystkich? Widzimy. Ale gdy w wersecie 5 mu pisze o Jezusie jako pośredniku, który ma doprowadzić do harmonii między Bogiem a ludźmi, mówi o ludziach, ale nie o wszystkich ludziach. Czytamy werset 5 raz jeszcze. Albo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Gdzie się podziało wszyscy? Ktoś powie, a napisał w 4 wszyscy, napisał w 6 wszyscy, to w 5 sobie tak dla stylistycznej, żeby mu pani z Polskiego nie podkreślała, że ciągle używa tego samego słowa. To opuścił. Nie, nie. To jest natchnienie. Każda kropka, każda jota ma znaczenie. Paweł wie, że jeśli chodzi o wyprowadzenie ludzi spod wyroku Adamowego, to okup obejmuje wszystkich. Nawet tych, którzy kiedyś pójdą na wtórną śmierć ostatecznie. Spod wyroku Adamowego będą zbawieni. Wyjdą z grobów. Wszystkich to wszystkich. W Adamie skazani bez pytania o ich zdanie. W Jezusie zbawieni z tego pierwszego, z tego wyroku z Edenu bez pytania o ich zdanie. Ale jeśli chodzi o dzieło pośrednika, który ma doprowadzić do harmonii między Bogiem a ludźmi, to Paweł wie, że nie będzie dzieło pośrednika tak skuteczne. No bo Jezus, Bóg, nie gwałcą niczyjej wolnej woli. Zatem mówi, że Jezus jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, ale już opuszcza słowo wszystkimi ludźmi, bo on wie, że to jest niemożliwe. A, właśnie tu miałem napisane. Dlaczego? Bo wie, że choć okup zbawia wszystkich spod wyroku z Edenu, nie wszyscy dadzą się pośrednikowi doprowadzić do harmonii z Bogiem. Nie wszyscy. Więc ostatecznie Jezus nie będzie pośrednikiem wszystkich ludzi. Nie będzie. Będzie pośrednikiem tylko tych, którzy dadzą się zbawić. Tylko owiec, jeśli byśmy wzięli terminologię z przypowieści o owcach i kozłach. Nie wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek się urodzili, chociaż wszystkich ludzi, którykolwiek się urodzili, zbawi spod wyroku z Edenu. Dostają to gratis. Kolejny werset, pierwszy tego, ten nadal Paweł. To w większości będzie Paweł. Trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących, łamane wiernych. Zaraz napiszę, opowiem, dlaczego napisałem, zwłaszcza wierzących, łamane wiernych. Większość przykładów pisze, zwłaszcza wierzących. Jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Ale równie dobrze można to przetłumaczyć wiernych. Potem zaraz powiem, skąd się bierze ta podwójna możliwość, a potem zastanowimy się, które jednak powinny być wybrane. Zwłaszcza wierzących, czy zwłaszcza wiernych. Skoro Jezus jest tutaj nazwany zbawicielem wszystkich ludzi, tak, bo jest tak, zbawicielem wszystkich ludzi, musi chodzić o zbawienie spod wyroku Adama. Przed chwilą udowadnialiśmy, że wszyscy ludzie do życia wiecznego nie będą zbawieni, ale spod wyroku Adama tak. Przy czym Paweł dodaje, że zwłaszcza najbardziej, tam jest greckie słowo malista, najbardziej, no dobrze przetłumaczone, najbardziej zwłaszcza jest on zbawicielem wierzących. Chociaż bardziej prawidłowo należałoby to oddać słowo wiernych. I teraz wyjaśnienie. Grecki rzeczownik pistis to wiara i wierność. Greka nie odróżnia wiary od wierności. Po grecku wiara i wierność to jest pistis. A jego przymiotnik pistos to albo wierzący, albo wierny. Też nie odróżnia. Może być tak, może być tak. Tylko od tłumacza zależy, jak odda dane słowa w danym kontekście. Porównajmy na przykład Tytusa, 2 rozdział. Większość przykładów oddaje pistis jako wierność i zgodnie z tym, bo wymaga tego kontekst. Oto ten werset. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności słudzy panom, aby we wszystkim byli ozdobą Zbawiciela naszego Boga. Tam jest pistis i wierność, no bo sługa powinien być wierny panu, prawda, któremu służy. Ale Filemon na przykład
Już przykłady, nie, już tu się mylę. Jeden przykład oddaje to Piscis jako wiara, drugi jako wierność. Zobaczmy, jak tam pisze. Słysząc o miłości Twojej i o wierze, daje na razie obydwa, o wierze albo o wierności, jaką pokładasz Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych. Paweł pisze do Filemona, że słyszy o jego miłości i o jego wierze albo wierności, jeszcze na razie nie przesądzajmy, który jest lepszy, jaką pokładasz Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych. To co nam tutaj się wydaje bardziej prawidłowe? Wiara czy wierność? Kontekst bardziej wymaga wierności, bo mowa jest o relacji Filemona, to co na zielono jeszcze tam, wobec Jezusa i braci, a więc wiara nie pasuje. Bo dlaczego Filemon miałby okazywać wiarę w ludzi? Miłość może okazywać. Może okazywać wierność, ale chyba nie wiarę. Pasowałaby wiara w Jezusa, w Pana, jaką pokładasz w Panu Jezusie, ale także wiara, jaką masz do wszystkich świętych, wiara w innych ludzi? Na pewno kontekst tutaj by wymagał od przetłumaczenia tego słowa jako wierność, bo można być wiernym i naszemu Panu i ludziom, tak jak słudzy powinni być wierni swoim Panom. W angielskim wierność, to jak tu widzimy, napisałem faithfulness, to mamy faith, wiara, plus pełnia, pełen, plus ness, końcówka rzeczownikowa, czyli pełnia wiary. Także w języku polskim wiara może być używana w znaczeniu wierności. Na przykład mamy powiedzenie dochować komuś wiary albo czemuś, czyli wierności. Także nie jest to takie dziwne. W Grece w ogóle nie ma dwóch oddzielnych słów na wiara i wierność. My w Polsce mamy wiara, wierność, chociaż wiarę możemy też używać w znaczeniu wierności, czasami dochować komuś wiary. Tak to już bywa w niektórych językach. Na przykład angielski nie odróżnia dumy od pychy. Jedno i to samo słowo to duma i pycha. No a ktoś powie, to ogromna różnica. Bo duma to raczej pozytywna rzecz, a pycha to negatywna. No ale w angielski uważa uczucie, to samo słowo. I teraz od kontekstu tłumacz musi umieć się odszukać, jak to słowo pride angielskie przetłumaczy, czy jako duma, czy jako pycha. Jeżeli ten pride prowadzi do upadku, to chyba pycha. Ale jak ci ludzie nie dali się pokonać wrogowi, byli pełni pride, no to dumy. Jak napadli go wrogowie, to oni dumnie walczyli, bo oni mówili, nie będzie nami tutaj rządził najeźdźca jakiś i stanęli w obronie ojczyzny, bo byli pełni pride. A więc raczej dumy, a nie pychy wtedy. Mając poprawne tłumaczenie greckiego pistos, jako wierny, tak, już wiemy, że wierny, że zwłaszcza wiernych niewierzących, widzimy logikę apostoła. Jezus jest zbawicielem wszystkich ludzi, bo wszystkich ludzi zbawia spod wyroku Adama, tak pisze Paweł, tak? Trudzimy się, walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi, bo wszystkich ludzi zbawia spod wyroku w Edenie. A szczególnie, tak, a zwłaszcza wiernych, nie wierzących, tylko wiernych, bo wiernych dodatkowo zbawia do życia, także do życia wiecznego. Bez odróżnienia tych dwóch etapów zbawienia, o których dzisiaj mówimy, brak byłoby logiki w tekście Pawła. Bo jak Jezus może być zbawicielem wszystkich, a zwłaszcza niektórych? Logiczne by to było? Czy można jedną i tę samą rzecz dać wszystkim, a zwłaszcza niektórym? Na przykład, że miałby przyszedł do tej cukierki. Mam dla każdego z braci cukierka. Dam każdemu po cukierku, a zwłaszcza niektórym. To jakiś żart? No, bo uznalibyśmy, że żartuje tak. Gdybym wziął, a może niektórym na dwa cukierki, no to byłaby różnica, ale jak mam dam każdemu po cukierku, a zwłaszcza niektórym dam po cukierku, no to byłoby albo żart, albo problemy z logiką. Więc dlatego Paweł tak napisał z tego punktu widzenia i wyraźnie tłumacze powinni pójść na zwłaszcza wiernych, ale trzeba rozumieć, że są dwa etapy zbawienia. Niestety nawet, chociaż są to podstawowe rzeczy, są powszechnie niedostrzegane przez chrześcijan. I także tłumaczy Biblii. Łukasz 19 rozdział, Zacheusz. Wszedłszy do Jerycha, mowa o naszym Panu, przechodził przez nie. Oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, bogaty człowiek, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, widzimy go na zdjęciu, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i mówi: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. No to zszedł, z radością zszedł. Widzą to wszyscy, szemrali, mówiąc do człowieka grzesznego, przybył w gościnę. A Zacheusz do Jezusa mówi: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. I co nasz Pan do niego mówi? Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Dziś zbawienie stało się udziałem domu. Jakie zbawienie stało się udziałem domu Zacheusza? Czy jego cała rodzina, bo to nie tylko Zacheusz, cały dom, została zbawiona wtedy do życia wiecznego, sądzimy? Tak nasz Pan to miał na myśli? No nie. To, co poprzedziło to zbawienie, to tylko i aż pokuta Zacheusza. Widzimy jej
efekty, tak, w słowach Jego. Pierwszy krok do usprawiedliwienia z wiary. Za mało, by tylko na tej podstawie zdobyć życie wieczne. I to w ciągu jednego dnia. Dziś. Jednego dnia i od razu hurtem. Dla całej rodziny. No nie. To jest z tego pierwszego etapu. Teraz apostołowie w więzieniu. Około północy Paweł i Sylas modlili się śpiewem, wielbili Boga, więźniowi zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy przebudził się stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Na co Paweł donośnym głosem: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz zadaje im pytanie. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Też chcę być zbawiony. Na co odpowiedź: uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. I od razu też, ty i twój dom. I to dzisiaj, tak jak w przypadku Zacheusza. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. Mamy tu jednocześnie obydwa etapy zbawienia, bo to z wersetu 31, uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony, czyli na podstawie samej wiary, nie mogło być zbawieniem do życia wiecznego, bo gdyby było, nie byłby potrzebny kolejny krok, dalsze działanie w postaci chrztu z wersetu 33. Tak? Został ochrzczony, on i wszyscy jego domownicy. Poświęcenie się Bogu przez Jezusa. Rozpoczęli tym chrztem, tym poświęceniem, weszli na drugi etap. Rozpoczęli drugi etap zbawienia do życia wiecznego. Teraz tylko bądź wierny aż do śmierci, walcz z bojaźnią i zadrżeniem i tak dalej i będziesz zbawiony do życia wiecznego. To się wtedy dopiero zaczęło, ten drugi etap. To zbawienie, o którym tu mowa, to tylko i wyłącznie z pierwszego etapu, z tego wyroku z Edenu. Rzymian 5. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zbawieni od gniewu. Ten werset dokładnie pokazuje, z czego, od czego następuje zbawienie pierwszego etapu. Od gniewu Boga z powodu grzechu Adamowego, dziedziczonego, jak mówiliśmy, przez Jego wszystkie dzieci aż do dzisiaj, po usunięciu albo po zdjęciu którego przez poświęcenie można rozpocząć drugi etap zbawienia do życia wiecznego. Zajrzyjmy do Jana 3,36, żebyśmy zobaczyli, co się dzieje z tymi, którzy nie przyjmują Jezusa w tym życiu. Cztery przekłady. Biblia Warszawska. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Na czerwono jest to, co ważne. Biblia Warszawsko-Praska. Początek taki sam, więc tylko czytam drugą część. Kto zaś nie wierzy w Syna, tego czeka nie życie, lecz gniew Boży. Mocno. Czeka go nie życie, lecz gniew Boży, jak nie uwierzy w Jezusa. Biblia Tysiąclecia. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Czyli idzie śladem Romaniuka. I UBG, że kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Widzimy ogromne różnice? No potworne. Że albo spotka cię gniew, spadnie, albo zostaje. A jak zostaje, to znaczy, że był wcześniej. No i teraz zobaczmy, gdzie jest problem? To słowo, które nas interesuje, greckie, to menej. Po polsku znaczy pozostawać, przebywać, trwać. Dwa wersety inne, gdzie ono się pojawia. Chodźcie, a zobaczcie, poszli więc, zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u niego. To, co pozostali wytłuszczone, to jest właśnie menej. Zatrzymali się, pozostali u niego. A niewolnik nie przebywa albo nie zostaje w domu na zawsze, ale syn przebywa, zostaje na zawsze. Dwukrotnie w tym wersecie, tak, Jana 8,35 pojawia się także menej. Takie jest znaczenie menej. Tłumacze powinni o tym wiedzieć. Znają chyba grekę, ale wolą czasami coś dodatkowego od siebie jeszcze dołożyć. Co zatem spotyka grzesznika za nieprzyjęcie Jezusa? Spada na niego nowy gniew Boży? Czy pozostaje na nim ten odziedziczony po Adamie? Co tu nasz Pan powiedział? Jeśli nie uwierzysz we mnie, mówi Jezus, to grozi ci gniew Boży, jak Biblia Tysiąclecia, czeka cię nie życie, lecz gniew Boży. Za co? Za to, że nie przyjąłeś Jezusa, czeka cię gniew Boży? To na tym polega próba do życia? Próba do życia była w Edenie i się skończyła. Tam była przegrana w Adamie, wyrok wydany. Jak potępiony człowiek, skazany na śmierć, tak jak wszyscy ludzie są skazani, mogą jeszcze jakiś nowy gniew za cokolwiek uzyskać. Przecież czy można kogoś dwa razy zabić?
To tylko w jakichś anegdotach był taki przewodnik pewnym jakimś muzeum i oprowadzał wycieczkę po jakichś korytarzach i tam był jakiś wielki człowiek, tym żył i mówi, tu jest czaszka tego wielkiego człowieka w wieku 56 lat, a po prawej stronie jak miał 68 lat. I ludzie patrzyli, podziwiali czaszkę z tego wieku i z tego wieku. Nikt się nie zorientował, że coś tu nie gra. To taka anegdota, więc nie można z człowieka, który już jest skazany na śmierć, skazać na coś jeszcze gorszego. Jak można o jego wyrok? Jaki brak uczciwości niektórych tłumaczy, szczególnie tutaj. Tego czeka nie życie, lecz gniew Boży. Ten nie ujrzy życia, kto nie uwierzy, jak nie uwierzy w Jezusa. Nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Nic takiego mu nie grozi. Jezus, jak się go przyjmie, to może tylko wyprowadzić nas z gniewu z Edenu. A jak go nie przyjmiesz, no to ten gniew z Edenu na tobie pozostanie. Ale świeżego nie dostaniesz, nowego gniewu. Jezus, kiedyś miałem taki wykład, w którym o tym właśnie mówiłem, chyba przeklęci w Jezusie, coś takiego. Potępienie w Jezusie, tak to się nazywało. Potępienie w Jezusie, bo miałem rozmowę z różnymi chrześcijanami, którzy argumentowali właśnie, że takie kary spotykają tych, którzy nie chcą w Jezusa uwierzyć. Dlatego trzeba całemu światu dzisiaj w tym życiu iść z Jezusem do Niego, namawiać Go, straszyć Go siłą Jego, bo mu grozi coś strasznego, jak Jezusa nie przyjmie w tym życiu. Rzymian 10. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Łatwa sprawa, tak? Łatwo, łatwo zbawienie, to co mówiliśmy przed rozpoczęciem naszego zebrania. Ale jak mają wzywać, pyta dalej Paweł, w którego nie uwierzyli, a jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli, a jak ma usłyszeć, jeśli nie ma tego, kto zwiastuje? O jakim zbawieniu jest tutaj mowa? Skoro do tego zbawienia trzeba wyznać ustami, uwierzyć w sercu, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych i wzywać imienia Pańskiego, musi to być zbawienie pierwszego etapu, spod wyroku z Edenu. A potwierdzeniem jest fakt w ramce, która się pojawiła. Mowa tu o tych, którzy dotąd nie słyszeli o Jezusie. I potrzebują kogoś, kto najpierw im o nim opowie, żeby mogli dostąpić zbawienia z Edenu. Pierwszy Koryntów. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście, w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Skoro zdaniem apostoła adresaci tego listu, czyli wciąż żyjący bracia z Koryntu, byli już zbawieni, bo mówi, przez którą zbawieni jesteście, nie mógł mieć na myśli zbawienia do życia wiecznego, gdyż takie zbawienie do życia wiecznego jest nagrodą za wierność aż do śmierci i nie dostępuje się go wcześniej. Oni nie byli zbawieni do życia wiecznego, ale mówi, że jesteście zbawieni. I z tego nawet wynika, że zachęca ich, żebyście tak je zachowywali, to trwali, chyba że nadaremno uwierzyliście. Mówi, że się powierzy, pokucie wierze, zbawieni z wyroku z Edenu, weszliście w drugi etap zbawienia, no i co? Czy chcielibyście to zaprzepaścić? Przerwać? 2 Piotra 2. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłanie dają się mi opanować, stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przekazania. Sprawdza się na nich treść przysłowia, wraca pies do swoich wymiocin i umyta świnia znów tarza się w błocie. Poznali Pana i Zbawiciela, tak tu pisze, ale nie mogli go poznać jako Zbawiciela do życia wiecznego, ale jedynie jako tak spod wyroku Adamowego, gdyż będąc już zbawieni, tak tu pisze, oni już zbawieni, potrafili ponownie wracać na drogi grzechu, co niemożliwe chyba dla tych zbawionych do życia wiecznego. Wyobrażamy sobie takie słowa o zbawionych, tak, do życia wiecznego? Tarzają się w błocie, grzechu. Zbawieni, mówi, jak to nie przeszli próby małego okresu? To nie są ci zbawieni do życia wiecznego. Byli zbawieni spod wyroku Adama i byli w trakcie zbawienia do życia. Weszli w drugi etap, bo poznali Jezusa, zauważmy, jako Zbawiciela i jako Pana. Jezus Zbawiciel usprawiedliwia, Jezus Pan, to znaczy, że się już Mu poświęciłeś. Przyjąłeś Go za swoją głowę, za swoją dowódcę, tak, w swoim życiu. A więc poświęcili się, przyjęli Go za swoją głowę, a mimo to znowu tarzali się w błocie grzechu. No i o, tam jest błąd, widzę, nie jest w błocie, tylko w błocie grzechu. No i Paweł, tak, o, przepraszam, tym razem Piotr, tak o nich właśnie pisze. No niestety, wracają ponownie na drogi grzechu. Chociaż poznali Pana i Zbawiciela.
Na koniec to jest ostatni slajd. Inne wersety, które traktują o pierwszym etapie zbawienia, których oczywiście nie będę czytał. Ani omawiał tym bardziej, nawet nie będę ich czytał. Podaję je tutaj na ekranie na chwilę, żeby ci, którzy są zainteresowani, mogli sobie sami zajrzeć. Też tam mamy mowę o Zbawicielu, o zbawianiu. I wszystkie te wersety dotyczą także tego pierwszego etapu. Jak widzimy, biorąc pod uwagę te, które żeśmy omówili, no i tę listę tych, w sumie chyba jeszcze większa niż te, które omówiliśmy, czyli nawet nie jest to druga połowa, tylko może, nie wiem, omówiliśmy 1/3, 2/3, może sobie jeszcze samemu poszukać. Można śmiało powiedzieć, że większość wersetów biblijnych, które w Nowym Testamencie, które mówią o zbawieniu i Zbawicielu, mają na myśli zbawienie spod wyroku z Edenu, z tego prochu, na który Adam został skazany i my wszyscy, a nie zbawienie do życia wiecznego. I następny, tak, to się już zacznie drugi etap zbawienie do życia wiecznego. Od tego slajdu rozpoczniemy nasze zebranie za tydzień. Z tej części życzę wszystkim błogosławieństwa i dziękuję za wysłuchanie. I zakończymy modlitwą. Boże Panie, nasz przychodzimy do Ciebie w imieniu naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego dałeś, aby ten wyrok z Edenu został, mógł być zmazany nie tylko z Adama, a także z nas wszystkich jako Jego dzieci, jako Jego potomków. Dziękujemy Ci za ten plan, gdy rozumiemy, że jest to z łaski, że niczym nie zasłużyliśmy ani Adam, ani my, Jego dzieci, tym bardziej nie zasłużyliśmy na to, abyśmy byli odkupieni z tego wyroku śmierci, który słusznie dosięgł Adama w Edenie, gdyż okazał się nieposłuszny, doskonale zdając sobie sprawę z tego, co robi, zrobił to świadomie. Dziękujemy Ci za równie świadomą śmierć naszego Zbawiciela, który przyszedł tutaj na ziemię. Na ziemię urodził się inaczej niż wszyscy inni ludzie, dlatego żeby nie był pod wyrokiem i równoważy dług Adama, a jednocześnie dług nas wszystkich. Dziękujemy Ci za te tajniki Twojego planu, które są podstawą, Jego podstawą, a jednocześnie są nieznane większości chrześcijan, którzy nie dostrzegają piękna Twojego planu i tego wszystkiego, co to czynisz dla nas grzeszników, żeby kiedyś dać nam możliwość żyć wiecznie. Dziękujemy Ci za to wszystko, oddajemy się pod Twoją opiekę i czekamy na Twoje królestwo w ziemskiej Jego fazie przez Jezusa Chrystusa. Amen.